Witajcie! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać przepis na pyszną mizerię z ogórków. Z ogórków gruntowych. Jest to surówka bardzo dobra, więc zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu. A co nam będzie potrzebne? No oczywiście ogórki. Ja, jak widzicie, mam tutaj ogórki gruntowe. Trochę kopru, szczypior, 4 łyżki, jak widzicie, gęstego jogurtu. Nie używam śmietany. Sól, pieprz. No i oczywiście jakaś miseczka, tarka. Coś do obierania ogórków. No więc zaczynajmy. Ogórki należy umyć. No i obieramy. Obieramy od kwiatka. I został mi ostatni ogórek. Pamiętajcie, tu jest ogonek, a tu rozkwiatek. I od tego zaczynamy obierać naszego ogórka. Ogórki obrane. To teraz będę je ścierać. Jeśli ktoś nie ma takiej tarki, to może pokroić cienkie plasterki. Jak widzicie, tym przyrządem można szybko zrobić taką mizerię. Ogórki gotowe. Następnie ogórki solimy. I wystarczy teraz je dobrze wymieszać. I takie ogórki przykrywamy talerzykiem i odstawiamy na parę minut, żeby puściły nam sok. A my w tym czasie pokroimy sobie koperek, który również wcześniej należy umyć. I tak samo pokroimy koperek. Nie używamy zbyt dużo, żebyśmy nie zabili smaku ogórków. To ma być tylko jako dodatek smakowy. A teraz czekamy za ogórkami. Po paru minutach, jak zauważycie, zebrała nam się woda, którą musimy po prostu odlać. Ja to zrobię pod zlewem. Wodę, jak widzicie, już odlałam. Teraz możecie skosztować swoich ogórków, czy macie dobrze je posolone. Jeśli nie, to można w tym momencie dosolić. Następnie, jeśli soli jest wystarczająco, ja dodaję odrobinę pieprzu. I znowu wymieszam to. I teraz na koniec dodaję koperek i szczypiorek. No i oczywiście jogurt. Tak jak Wam wspomniałam, taki jogurt gęsty. I mieszamy. Jak pięknie pachnie. Polecam Wam wypróbować ją, bo jest naprawdę pyszna. No i nie jest taka kaloryczna, jak zrobimy ze śmietaną. Jeśli ktoś nie liczy
kalorii. Można oczywiście dodać śmietanę. I gotowe. Zapraszam Was do wypróbowania przepisu, komentowania, lajkowania. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym moim filmiku.